Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia programu informacyjnego, a w naszym dzisiejszym serwisie między innymi sprawy samorządowe, sprawy interwencyjne, rozmowa z kierownikiem administracji osiedla nr 3, panem Mirosławem Kamińskim, a także zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, które w najbliższym czasie odbędą się na Bemowie. Serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia programu. Listopada odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej, w którym uczestniczyli także pozostali członkowie Rady. Dzwoniąc do naszej redakcji, pytacie Państwo, czy było ono rejestrowane i kiedy będzie relacja z posiedzenia. Informujemy, że posiedzenie Prezydium z innymi członkami Rady odbyło się bez udziału kamer i jak ustaliliśmy, dotyczyło spraw związanych z funkcjonowaniem Rady i harmonogramem pracy Komisji Rady Nadzorczej. Planowane posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem kamer odbędzie się w drugiej połowie listopada. Niedawno rozpoczął się sezon grzewczy. Często pojawiają się wówczas pytania, jaką temperaturę powinniśmy utrzymać w mieszkaniu, co zrobić, aby mniej płacić za ogrzewanie, a z drugiej strony, aby ciepło nie uciekało. Porad i wskazówek w tym zakresie udzielił kierownik administracji osiedla nr 3, pan Mirosław Kamiński. Kierownik odniósł się również do sygnałów mieszkańców w sprawie braku termostatów na klatkach schodowych oraz tematu dotyczącego skorodowanych lamp na terenie osiedla. Są różne podzielone zdania. Możemy powiedzieć, jak to należałoby korzystać właśnie bardzo ekonomicznie z tego ogrzewania, ale upodobania mieszkańców są bardzo różne. Niektórzy lubią więcej ciepła, powiedzmy, ten komfort inny termiczny, a inni twierdzą, że wystarczy temperatura 18-19 stopni na przykład w mieszkaniu. Jeżeli chodzi o Zacznijmy od tych powierzchni wspólnych, czyli klatek schodowych. Tutaj staramy się, no różnie też to bywa, ale staramy się, dopóki nie ma silnych mrozów, to ograniczyć dopływ ciepła na klatki schodowe, żeby niepotrzebnie nie ponosić kosztów, a z drugiej strony, żeby także, dlatego mówię bardziej racjonalnie, żeby nie wyziębić tych klatek, ponieważ wiemy, że wtedy ciepło będzie uciekało z mieszkań, większe będą koszty w mieszkaniach i to się takie kółko zamyka. Swego czasu były na grzejnikach, na klatkach schodowych zawory, zwykłe nawet zawory, nie termostatyczne, tylko zwykłe, co mogło, że tak powiem, pomóc mieszkańcom w regulacji takiej raz, jak ktoś chce cieplej, to cieplej, jak ktoś chce zimniej, to zimniej. I to doprowadziło także do konfliktów, ponieważ jeden z mieszkańców wychodził, odkręcał, drugi zakręcał i dlatego w większości teraz nie ma. Po prostu my się staramy jako pracownicy tutaj spółdzielni to regulować, że dopóki nie ma silnych mrozów, to minimalizujemy dopływ tego ciepła. I dopiero jeżeli następują większe mrozy, żeby nie wyziębić, tak jak już wspomniałem, klatek schodowych, to wtedy bardziej odkręcamy te zawory, żeby to ciepło docierało do już na najwyższe piętra klatek schodowych. Żeby nie było tej sytuacji takiej konfliktowej między mieszkańcami, że jeden odkręca, drugi zakręca. Jeżeli były termostaty, byłoby to samo. Byłoby to samo i wreszcie by te termostaty nie przestały działać, bo wiadomo, im częściej, to jest urządzenie mechaniczne, im częściej się używa, tym bardziej się eksploatuje. I dlatego staramy się to centralnie, że tak powiem, na innych tak zaworach podpionowych tak zwanych, czy w innych miejscach to ograniczać. I niemalże we wszystkich budynkach brakuje tych termostatów i obawiam się, że założenie tych termostatów spowoduje nawet większe zużycie tego ciepła, niżeli jest to teraz. I naprawdę, jeżeli gdzieś mieszkańcy, łącznie z Komitetem Nieruchomości, jako ich reprezentantem, zdecydują, że trzeba takie termostaty, wtedy zakupimy i zamontujemy i wtedy będziemy w ten sposób regulować dopływ ciepła. A na dzień dzisiejszy ja bym proponował, żeby zostawić takie status quo, że jest tak jak jest, tylko że bardziej musimy teraz dopilnować naszych panów konserwatorów, żeby nadążali nad tymi zmianami, że tak powiem, pogodowymi temperatury i regulowali w odpowiedni sposób ten dopływ ciepła na klatki. Wracając do mieszkań. Tutaj naprawdę są bardzo różne upodobania mieszkańców i to wiele słyszy. Niektórzy lubią ciepło i mówią, mnie stać na to, żeby płacić, ja będę miał odkręcone.
wtedy no, nie można zabronić tego. Niektórzy, natomiast no, ja rozumiem sytuację, powiedzmy nawet ekonomiczno-finansowe mieszkańców, że bardzo oszczędzają, ale to też nie można przesadzać, nie można wyziębiać mieszkań, ponieważ wtedy może powstać więcej wilgoci, nawet zagrzybienie tak zwane, czyli pleśń powstaje. To później bardzo trudno jest usunąć. Dlatego trzeba to racjonalnie, chociażby nie zasłaniać tymi ładnymi niejednokrotnie, a w większości przypadków zasłonami czy firankami grzejników, a powinien być ponad grzejnikami, żeby to ciepło jednak cały czas cyrkulowało i mogło dostawać się do pokoi i innych pomieszczeń. I bardzo jakoś rozsądnie ustawiać, tak to nazwę już, te termostaty w mieszkaniach. Czyli, bo projektowo, może od tego zacznę, jest zawsze projektowany jest w ten sposób, że projektant ma 20 stopni w pokoju, prawda? Niektórzy chcą, a ja chcę mieć 24-25. Ciężko jest uzyskać, dlatego że nawet dopływ ciepła z węzła cieplnego nie pozwala na uzyskanie, prawda? Chociaż mamy, ale to były projektowane budynki wiele, wiele lat temu, i nie były jeszcze ocieplone, więc teraz po ociepleniu można uzyskać wyższą temperaturę, ale najrozsądniejsze to jest takie między 3 a 4 ustawianie, prawda, tego termostatu, bo są różne do skali, do piąteczki 5-stopniowej, 6-stopniowej, ale tak między 3 i 4 to wtedy daje nam temperaturę około 19-20 stopni, gdzie podobno jest najkorzystniejsza dla organizmu. To jeszcze zapytam, a co z wietrzeniem takiego mieszkania? Jak się powinno to robić? Ile czasu to powinno trwać? No, na pewno wietrzyć należy i to nawet trzeba robić to codziennie i to niejednokrotnie. I wtedy przy tym oknie przede wszystkim, które uchylamy czy otwieramy, no to należy zakręcić ten zawór, bo niepotrzebnie on wtedy, zawór termostatyczny zacznie przepuszczać dużo więcej ciepła, bo ta temperatura właśnie będzie dużo niższa przy wietrzeniu. I zakręcić, zamykamy okienko, to jest 15-20 minut to maksymalnie, bo przy tych temperaturach to nie ma sensu więcej, bo wyziębimy za bardzo, ale nawet 5-minutowe przewietrzenie mieszkania pozwala na wymianę tego świeżego i zdrowego, nazwijmy to, powietrza. Wtedy odkręcamy z powrotem termostat na odpowiednią skalę i w ten sposób funkcjonujemy i wtedy nie zużyjemy naprawdę dużo więcej, jak to ktoś tam nie jeden twierdzi, że wtedy oj, bardzo dużo zużyjemy. Nie, wtedy właśnie ograniczymy dopływ tego ciepła do mieszkania i nie będziemy ponosić wyższych kosztów. A co w momencie, kiedy wychodzimy na cały dzień i zostawiamy to mieszkanie, czy tak samo ten zawór tak powinien pozostać, czy jednak wyłączyć, bo tutaj też się pojawiają różnego rodzaju wątpliwości i pytania. Całkowite wyłączenie nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo wiele osób tak robi. Po pierwsze, dlatego że nawet jak to jest w środku budynku, to usytuowany lokal, no to wtedy dużo chłodniejsze jest powietrze wewnątrz lokalu, a niestety nie mamy izolowanych tych przegród ścian między sąsiadami i wtedy to ciepło sąsiadów przechodzi. Oni więcej, no ogrzewamy się, bądźmy szczerzy, ogrzewamy się kosztem własnych sąsiadów. Więc dlatego najlepiej utrzymać temperaturę 16-17 stopni w mieszkaniu, no a później jak przyjdziemy, troszeczkę odkręcimy, to w ciągu powiedzmy pół godziny temperatura już będzie 19-20 stopni. Bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź w tym temacie, ale panie kierowniku, jeszcze do naszej redakcji zostały zgłoszone inne sprawy, jak chociażby lampy skorodowane na terenie osiedla numer 3. Już kiedyś informowaliśmy mieszkańców, jak sytuacja wygląda, ale poprosimy jeszcze o komentarz do tej sprawy i państwa działania w tym zakresie. Te lampy, no to przede wszystkim w rejonie to są te lampy nie betonowe, tylko to są lampy stalowe, niestety, które już należy wymienić i mam nadzieję, że uda się, bo teraz będzie niedługo wybór, procedura właśnie będzie wyboru wykonawcy na wymianę, bo łącznie przewiduję na terenie administracji osiedla, na terenie osiedla numer 3, łącznie jest 17 lamp, gdzie 4 są przynależne do jednej nieruchomości borowego, 2, 13 jest na mieniu wspólnym. I nawet niedawniej, jak wczoraj rozmawiałem już tam w zarządzie, że mam zielone światło, żeby uruchomić taką procedurę, więc w przeciągu 2 dni damy ogłoszenie.
pan Mirosław Kamiński poinformował również o bieżących i planowanych remontach na terenie osiedla numer 3. No dobrze, że są te remonty, że wreszcie troszeczkę się coś bardziej ruszyło, niżeli to było przez pierwsze półrocze, że w tym drugim półroczu. Natomiast no wiadomo, że każdy remont to jest problem dla mieszkańców. No przykro nam z tego powodu, ale jak zrobimy, to będzie na wiele lat wtedy święty spokój. Mamy tutaj teraz poważnych robót, no to nawyki 3 i 5, na razie jest teraz nawyki 3, niedługo będzie nawyki 5, wymiana instalacji gazowej, to jest poważne. No, mamy problemy ze znalezieniem właścicieli mieszkań, które stoją puste, a to jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli nie będzie udostępnione mieszkanie, to nie możemy danego pionu wymienić. To się z kolei wiąże z problemami pozostałych mieszkańców, którzy chociażby wzięli urlopy na dany dzień wymiany i tak dalej, ale miejmy nadzieję, że to jakoś no, szczęśliwie dojdzie do końca. Następnie skończyliśmy dopiero co wymianę poziomów nawyki 7 centralnego ogrzewania, bo była naprawdę w opłakanym stanie ta instalacja poziomów. Trwają prace związane z wymianą poziomów i pionów łazienkowych, kanalizacji budynku Iżykowskiego 8. Też są pewne problemy i też kolejny problem tam powstał, bo jak się okazało, że po rozpoczęciu tych prac i wykuciu masę, no niestety gryzoni wyszło, szczurów. I dopiero teraz jak najszybciej trzeba zrobić te poziomy i zabetonować, żeby można było rozpocząć walkę z tymi gryzoniami, bo one non-stop wychodzą stamtąd. To jest, no współczuję mieszkańcom, no ale cokolwiek zrobimy, no to one zawsze znajdą ucieczkę i wrócą z powrotem. Będziemy teraz także pracę pewne prowadzić, a mianowicie z instalacji elektrycznej na Legendy 3 tablice elektryczne. Już są szykowane, jak to się mówi, na warsztacie, czyli są przygotowywane. Dostaną mieszkańcy ogłoszenie, kiedy będą krótkotrwałe wyłączenia prądu, żeby te tablice główne, które są na bardzo złym stanie, wymienić, bo projekt już w tym roku został wykonany. Już dobiegają końca, jeżeli chodzi o elektrykę, prace nad projektami technicznymi zmiany w 3 pozostałych budynkach mieszkalnych. Także troszeczkę coś się dzieje. Teraz z panem inspektorem budowlanym jestem umówiony na budynkach i będziemy bardzo szybko starali się przygotować materiały do wyboru wykonawców na pracę wewnątrz budynków, które będzie można rozpocząć. Może nie przed samymi świętami, no bo wtedy nie róbmy bałaganu, ale na pewno już po świętach, żeby to naprawdę te prace ruszyły do przodu. Przede wszystkim jakieś remonty klatek, a niedługo także, ale to po świętach na Iżykowskiego 5 już jest dawno podpisana umowa, wybrany wykonawca, będzie też remont klatek schodowych. To jak widać, no troszeczkę to się ruszyło, ale i tak jest to, no nie powiem, że kropla w morzu, ale połowa za mało robót jeszcze robionych, ale już zewnętrznych nie będziemy robić. Tam, gdzie były unieważnione przetargi ze względu na brak chętnych, to dziwne, oferentów, to już nie będziemy powtarzać, bo już nie ta pora na robienie czy elewacji, czy nawet poważnych robót dekarskich. Dziękujemy Państwu za zgłoszone tematy i przypominamy nasz redakcyjny numer telefonu 22 665 97 09, adres mailowy tv@smgorczewska.pl. W Urzędzie Dzielnicy Bemowo od niedawna działa Centrum Informacyjne dla Seniorów. W specjalnie wyznaczonym miejscu można uzyskać między innymi informacje dotyczące odpowiednich wydarzeń i zajęć dopasowanych do potrzeb i preferencji seniorów. W Urzędzie Dzielnicy Bemowo funkcjonuje Centrum Informacji Seniora, w którym każdy mieszkaniec, a zwłaszcza seniorzy, mogą zaczerpnąć informacji odnośnie wydarzeń organizowanych na terenie naszej dzielnicy przez instytucje publiczne. Tutaj specjaliści pracujący w centrum pomagają znaleźć, ale także dobrać aktywności, zajęcia zgodne z zainteresowaniami, preferencjami, potrzebami naszych seniorów. Są to m.in. koncerty, warsztaty, spektakle, zajęcia sportowe, różne spotkania i wiele, wiele innych. Także zachęcamy do korzystania z usług tego centrum.
Przypomnijmy, że centrum mieści się na parterze budynku naprzeciwko kancelarii urzędu w pokoju 038 i jest czynne w następujących dniach i godzinach. W poniedziałki w godzinach od 8 do 13, we wtorki w godzinach od 8 do 13, w środę w godzinach od 11 do 16, w czwartki w godzinach od 8 do 10 oraz w piątki w godzinach od 11 do 16. Seniorzy mogą również podzielić się swoimi sugestiami i uwagami, które pomogą doskonalić oferowane usługi. Skontaktować się można również pod numerem telefonu 22 443 75 60 w godzinach pracy punktu. W sobotę 11 listopada odbędą się obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Bemowie już od kilku lat organizowany jest Festiwal Pieśni Patriotycznych Zapytaj o Polskę w Szkole Podstawowej nr 82. Tegoroczna gala finałowa odbędzie się w piątek 10 listopada o godzinie 12. Relacja z tego wydarzenia w programie już za tydzień. A teraz zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych przygotowanych na najbliższy czas na Bemowie. W listopadowe wieczory zapraszamy naszych mieszkańców na seanse kinowe w ramach cyklu Kultura na wielkim ekranie. W listopadzie pokażemy w Wola Parku w Multikinie dwie najnowsze polskie produkcje. 15 listopada o godzinie 19 Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland, a 22 listopada również o godzinie 19 Polski kandydat do Oscara, animacja malarska Chłopi. Także warto obejrzeć, są to bardzo dobre filmy. Zachęcamy do zgłoszeń mailowych po bilety. Mamy też propozycje dla naszych młodszych mieszkańców. 18 listopada o godzinie 11 zapraszamy na warsztaty kreatywne. Będziemy tworzyć własne gry planszowe, a później w nie grać. Warsztaty odbędą się w miejscu aktywności lokalnej Spotykalnia, Biblioteka Sąsiedzka. 18 listopada o godzinie 11. Z kolei dla miłośników muzyki mamy koncert rodzinny w ramach cyklu Mamy Śpiewamy. Również 18 listopada o godzinie 11, tym razem w sali widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury. Na oba te wydarzenia obowiązują zapisy mailowe. 19 listopada o godzinie 16 zapraszamy na kolejny koncert organowy w ramach drugiego Międzynarodowego Bemowskiego Festiwalu Organowego, tradycyjnie w parafii pod wezwaniem Bogu Rodzicy Maryi. Tym razem wystąpi artysta światowej klasy Piotr Rachoń wraz ze swoimi uczniami. Wstępne wydarzenie jest wolne, zapraszamy do udziału. Listopad zamkniemy wyjątkowym wydarzeniem muzycznym. 30 listopada o godzinie 19 w sali widowiskowej Wojskowej Akademii Technicznej odbędzie się koncert andrzejkowy, w ramach którego wystąpi Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz w akompaniamencie kwartetu smyczkowego. Na wydarzenie obowiązują zapisy mailowe, także zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej bemowo.um.warszawa.pl, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Warto też przypomnieć o naszych miesięcznych zbiórkach krwi. 20 listopada i 21 grudnia tutaj na parkingu naszego urzędu od 9 do 13 czekać będzie na mieszkańców krwiobóz. Warto przyjść podzielić się tym cennym darem, jakim jest krew. Mimo iż za oknem jest coraz zimniej, to nie zapominamy o dbaniu o swoją odporność, o zdrowiu, o aktywności fizycznej. Serdecznie zachęcamy naszych mieszkańców do wspólnych spacerów Nordic Walking po lesie bemowskim, do gry w tenisa stołowego, do gry w ringo i też wielu innych sportowych aktywności. W najbliższy piątek 10 listopada startuje też kolejna edycja programu Otwarte sale gimnastyczne w bemowskich szkołach. Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny, a pełna oferta zajęć, czy to tych sportowo-rekreacyjnych, czy kulturalno-rozrywkowych, znajduje się na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. Nasz dzisiejszy serwis kończymy smutną informacją. 27 października, przeżywszy 78 lat, zmarł Stanisław Pawełczyk, wieloletni samorządowiec. Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo, w latach 2001-2006 oraz 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Bemowo. Działał na rzecz
zrównoważonego rozwoju miasta, zabiegał o modernizację i remonty dróg, budowę ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych. Cześć jego pamięci.